fiasku eksperymentu ze zbiornikiem z kraju imperialistycznego wyzysku nasi towarzysze z huty imienia Grigorija Patiomkina w czynie społecznym, przekraczając normy o 300%, wytopili szkło na kolejny, nowy, krajowy zbiornik. Młodzieżowa delegacja załogi na specjalnym zebraniu przekazała zbiornik w ręce nieznanego nikomu akwarysty. Tak rodzi się nowa, świecka tradycja. Nie obyło się bez naręczy, kwiatów, występów artystycznych żeńskiej grupy folklorystycznej Gdynianki z Zakopanego oraz łez, które uronił obdarowany. Nowy, aż 100-litrowy zbiornik stanął na honorowym miejscu, a nad nim zawisł portret patrona huty Patiomkina w otoczeniu dzieci z drugiego małżeństwa. Nasz darbiorca, wzruszony gestem hutników, jak i śpiewem tanecznej grupy folklorystycznej, ze swojej strony zobowiązał się do wypełniania wytycznych 6. Krajowego Zjazdu Polskiego Związku Akwarystów Wyżynnych i zapowiedział, iż nie użyje w podłożu ani grama kułackiej ziemi ogrodowej. Jedynie czysty polski żwir z królowej rzek polskich, z Wisły, opiewanej w pieśniach patriotycznych i wierszach naszych wieszczów narodowych. Jednocześnie na mocy umów z przodującymi zakładami chemicznymi w Gdańsku i Policach akwarysta oświadczył, iż lał będzie w ten zbiornik każdą krajową chemię w celu wykazania jej wyższości nad obcą ideologicznie chemią zgniłego zachodu. Zebrani przyjęli to oświadczenie gromkimi brawami, które przerodziły się w owacje na stojąco. To, co Państwo widzicie, to nie Wietnam, to nie pola Chemiantusa zaprzyjaźnionego z nami skośnego mocarstwa. Takie właśnie łany Chemiantusa wyhodował nasz zaprzyjaźniony akwarysta Andrzej z Łodzi. Palem przyjaźni wietnamsko-polskiej oznaczone zostało miejsce, w którym obywatel Andrzej użył tajnego składnika zwiększającego plony 10-krotnie, ilość sierpów 2-krotnie i jednocześnie zmniejszającego ilość uciętych kończyn do mniej więcej zera. I choć wyraźnie widać, że środek działa i wokół słupa chemiantus wzrasta bujniej, na łamach wrażej imperialistycznej prasy podniosły się głosy powątpiewające w sukcesy naszego ogrodnika. Ponieważ obywatel Andrzej z Łodzi to dumny przedstawiciel naszego piastowskiego narodu, ubodły go insynuacje, jakoby dosadzał koło pala chemiantusa z sąsiedniego pola. Postanowił dać odpór tym oszczerstwom i pomimo tego, iż nie musiał, jeszcze raz skosił całe pole, aby wyrównać łany i dać szansę na równy start wszystkim źdźbłom chemiantusa. I niech teraz patrzą kaprawe oczka imperialistycznych oprawców. Niech szpiegują, fotografują i toczą pianę bezsilności. Nie będzie Finlandczyk pluł nam w twarz, ni dzieci nam Finlandził. A my będziemy bacznie się przyglądać sukcesom Andrzeja z Łodzi i jego pola chemiantusów. Nowa metoda zapylania, zwana waleniem kolby, przyszła do nas od zaprzyjaźnionych z naszym miastem towarzyszy inseminatorów z Kujbyszewa. Metodę tą opracowano na bazie walenia popysku obszarników i kłaków. I tak jak tam wypadały zęby, tak tu z kolby sypie się pyłek, który będzie zaczątkiem nasion, a w konsekwencji nowych roślin. Sprawne palce to jedyna rzecz potrzebna do walenia kolby. A kolba należy do egzotycznej rośliny zwanej potamogetonem. Naszym inseminatorom nie udaje się jeszcze osiągnąć takich wyników jak ich kolegom z Kujbyszewa, ale pamiętać należy, że ich naczelny inseminator Szczerbaty Iwan ma za sobą służbę w NKWD, KGB, GRU i 2 lata pracy w Oceanarium, sekcja Walenie. Agenci naszego kontrwywiadu odnieśli kolejny sukces na polu szpiegostwa gospodarczego. Od dłuższego czasu ginęły paczki przesyłane do akwarysty z Łodzi. Nasz kontrwywiad zwrócił uwagę na niejakiego Bartłomieja Z. pseudonim Balbina.
poddano rzeczonego Balbinę obserwacji, co w konsekwencji spowodowało jego zatrzymanie. Zaskoczony Balbina w przypływie strachu na oczach funkcjonariuszy pożarł opakowanie ostatnio ukradzionej paczki. Był to ogromny cios dla naszego akwarysty, ponieważ jak się okazało, nie tylko jest on akwarystą, ale również fanatycznym unboxerem. Zawartość paczki widzicie Państwo na filmie.